Witam serdecznie, moim gościem Dawid Górowski z Sączersi. Witam, witam pana. Dawid, 9-1 pokonuje ci dzisiaj Wiśniowskiego 2. Na początku było ciężko, szło jak po grudzie, ale jak już puściliście jedną, drugą, trzecią bramkę, to worek z bramkami się otworzył. Ja powiem tak, bo wynik na pewno nie, pierwszej połowie nie odzwierciedla tego, jak było, nie? Bo w pierwszej połowie było 1-1, no to także i tak no, ten wynik, jak jest 9-1, to tak każdy idzie w świat, patrzy, a łatwo, szybko wygraliśmy, nie? A to nie było tak, bo do 30 minuty może było 2-3-1, nie? Dopiero potem wszystko wszystko nam poszło, bo no też zawodnicy nie mieli siły, nie? Z drugiej drużyny. Wygraliśmy, mieliśmy dużo osłabienia, nie? Bo nie było nawet Romana, Sobieraja, Damiana, wiadomo za co, za kartki. No i trochę nam brakowało siły. No i też pora godzina, nie? Bo nam też daliśmy się w grę ich, nie? Taką wolną. Oni tylko kontrowali, nie? Nas kontry, no i zamykali się na własnej połowie. No, cieszy zwycięstwo i przede wszystkim, no co, no, wszyscy są zdrowi, gramy dalej. Na pewno za tydzień będziemy mieć mocniejszy skład, no bo nas nie było, no, 3-4 podstawowych gości, co nie grało. Naprawdę widać było po boisku, że no, nie mieliśmy siły, nie? Nie było takiego gościa, który nam pociągnie tej gry, takiej do przodu, że ma siłę, a tak to były 2-3 zmiany, co nic nie robiły, nie? Tak, ja tylko z przodu, no ciężko z moim kolanem, ale daliśmy radę, gramy dalej, no zobaczymy. No nie patrzymy na nic, no wszystko wygraliśmy na razie. Nie jest źle, nie jest dobrze, także pokory nam trzeba trochę, bo wiadomo, panowie piłkarze przyszli, nie? Tak jakby, nie? Każdy gdzieś grał, każdy gdzieś w Sandecji grał gdzieś i no, musimy wszystko wygrywać, a to nie jest tak, nie? Zawsze jest gorszy dzień, zawsze nie jest, no nie jest tak, jak byśmy sobie chcieli, nie? Czasami jest tak, że nam wszystko wychodzi na boisku, a czasami jest tak, że no, widać było w pierwszej połowie. Piłka nam się w ogóle nie kleiła, no nic, ale dobrze, że mamy z tyłu dobrego Cypisa, także jest okej. Okay. Na razie. Chyba cię będę brał do wywiadu, bo tak naprawdę jedno pytanie, bo odpowiedziałeś mi na wszystko. No nie, no jest okej, okay, także cieszy wygrana, ale no, wynik, jak mówię, nie odzwierciedla tego przede wszystkim, no bo no nie było, no też trzeba podziękować drużynie przeciwnej, że się nam postawiła, nie, bo to ciężko, no nam, co, jak mamy naprawdę dobry skład, to jest 6-7 gości, których naprawdę no, gdzieś grało i widać to po boisku, nie, że nam się ciężko, ciężko z nami rywalizować, bo to jest tak, do 15-20 minuty te zespoły mają siłę grać, nie, z nami, a potem jednak trochę brakuje, bo my jednak przyciśniemy, podkręcimy tempo i jest, no jest jak jest, nie, wynik, no wynik jest, okej, okay. Zobaczymy, co będzie dalej, także tylko, jeżeli byśmy mieli zdrowie, a reszta z boisko zweryfikuje. Wiadomo, ta liga nasza, jeszcze no, powinniśmy, mimo wszystko, z naszymi zawodnikami powinniśmy grać w ekstraklasie, nie, wiadomo, nie. Ale no jest jak jest. Spokojnie, nie dziś, nie jutro. Także na pewno mamy nadzieję, że awansujemy, nie? Dwie drużyny awansują? Tak, dwie bezpośrednio, jedna z barażem. Ale patrząc po 5 kolejkach, oczywiście jest to zdecydowanie za wcześnie, ale jakby nie patrzeć, Sączersi pukają bardzo, bardzo mocno do tej ekstraklasy. Myślę, że piłkarsko na pewno tak. No zobaczymy, co będzie. No wiadomo, trzeba nam przede wszystkim pokory, bo umiejętności mamy, a reszta zobaczymy, co będzie. A ty dzisiaj zaprezentowałeś się bardzo dobrze. 2 gole, 2 asysty. Ale to do pustej bramki praktycznie, także no ja tutaj dziadek bardziej, nie? Do gry niż przyjąć, podać, niż cokolwiek. Ja gram na 60-70%, bo moje kolano jeszcze nie jest no, tak, jakie powinno być. Także tyle. To życzę zdrowia, aby w tych kolejnych meczach zdrowie dopisywało. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.